Osoby, które planują złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek. Zmiana wynika z tarczy antykryzysowej. Na jej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę mimo złożenia wniosku w czerwcu na tych samych zasadach co w maju. W poprzednich latach było w ten sposób, że przyszli emeryci, którzy kończyli wiek emerytalny akurat w czerwcu, przeważnie wstrzymywali się ze złożeniem wniosku o emeryturę do lipca. W ten sposób co prawda traciły świadczenie za czerwiec, jednak ich emerytura wyliczona od lipca była zdecydowanie wyższa, korzystniejsza. Różnica potrafiła wynieść nawet 300 zł. W tym roku przyszli emeryci nie muszą czekać z wnioskiem. Jeśli złożą go w czerwcu, świadczenie będzie wyższe niż byłoby przed zmianą przepisów. Ale pamiętajmy, im dłużej pracujemy, tym nasze świadczenie będzie wyższe. Przypomnę, że rok pracy dłużej to świadczenie wyższe o około 8%. Czyli dłużej pracujemy, więcej składek wpływa na nasze indywidualne konto, więcej składek się tam gromadzi. Jednocześnie później przechodzimy na emeryturę, więc jej wypłata jest krótsza, przez co świadczenie zdecydowanie wzrasta. Z powodu COVID-19 wniosek można złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Tylko w oświadczeniu dołączonym do wniosku o emeryturę muszą wskazać okres, od którego emerytura powinna zostać przyznana. Przed złożeniem wniosku o emeryturę można skorzystać z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość świadczenia. W placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych taką symulację przeprowadzi także doradca emerytalny.